zmienna wiosenna pogoda. Wczoraj słoneczko, ciepło, dzisiaj z rana deszczyk. Jesteśmy na łowisku Pstrążna, gdzie mamy rozpoczęcie sezonu z teamem Prologica. Czekamy na brania. A teraz chodźcie, pokażę Wam kilka nowości na sezon 2022. Na początek chciałbym przedstawić Wam sygnalizatory C-Series. Przed Wami mam zestaw sygnalizatorów 3+1. Dwie sztuki mam przy wędkach, do których zaraz podejdziemy. Tutaj mam jeszcze jeden sygnalizator i postaram Wam się omówić podstawowe funkcje naszych nowych sygnałków. Po raz pierwszy użyłem je już pod koniec zeszłego sezonu, na jesieni. Miałem okazję je przetestować w trudnych jesiennych warunkach, na mrozie czy teraz na deszczu. Jak wiemy, jak często bywa z tą wędkarską elektroniką, jak na razie wszystko jest jak najbardziej w porządku. Sygnalizatory cały czas używam z powodzeniem i liczę, że będą mi służyć przez cały sezon. To co najważniejsze, sygnalizatory C-Series są dostępne w różnych wariantach, jeśli chodzi o sety. Tak jak mówiłem Wam, mam zestaw 3+1 z diodami niebieskimi. Mamy również zestawy z diodami różnokolorowymi, ale i również możemy kupić oddzielnie sygnalizator i oddzielnie centralkę i później sobie to wszystko ładnie zmontować. A więc teraz biorę się za prezentację właśnie sygnalizatora. Po pierwsze, włączamy sygnalizator. W tych sygnalizatorach mamy aż 6 regulacje, 6 poziomów głośności. Następnie mamy guzik, jeśli chodzi o ton. I to, co dla mnie jest bardzo ważne i myślę też dla wielu wędkarzy, regulacja czułości. Jest to bardzo ważne, przykładowo dla mnie, jeśli łowię z wywózki, bardzo często ten zestaw jest narażony, plecionka na przykład jest narażona na różnego rodzaju przepłynięcia, jakichś ptactw wodnych, jakichś roślinności. Wtedy nie mamy tych fałszywych brań na sygnalizatorze. Jest to dla mnie bardzo, bardzo przydatna funkcja, a 6 poziomów jest to naprawdę wystarczająca ilość. Więc tutaj mamy regulację, jeśli chodzi o tą część sygnalizatora. Mamy podświetlenie nocne, jedna dioda, która znajduje się na środku naszego sygnalizatora. Tak jak mówiłem Wam na początku, mam zestaw sygnalizatorów o diodach samych niebieskich i podczas brania dwie diody świecą nam się właśnie w kolorze niebieskim. Co jeszcze ważne, mamy tutaj wejście na swinger z kabelkiem do podświetlania hangera, czy właśnie swingera, który ma taką funkcję. Sygnalizatory zasilane są baterią 9-woltową. Nie możemy również zapomnieć o centralce. Mam tutaj przed Wami właśnie taką małą centralkę do sygnalizatorów C-Series. Jeśli chodzi o funkcjonalność, mamy guzik włączenia i wyłączenia centralki. Mamy również regulację głośności, tak samo jak w sygnalizatorach, 6 poziomów. Tutaj mam 4 diody na centralce. Mamy oczywiście zestaw 3 sygnalizatorów, więc 3 diody świecą się tak samo w kolorze niebieskim. Centralka ma również funkcję wibracji. Przy dłuższym nacisknięciu guzika regulacji głośności włącza nam się wibracja w centralce. Jeśli chodzi o zasięg, to sygnalizatory z tą centralką mają zasięg, sprawdzałem, w okolicach 100 metrów. Ale to jeszcze nie wszystko, bo myślę, że wielu wędkarzy będzie pozytywnie zaskoczona. W zestawach sygnalizatorów z centralką C-Series otrzymujemy również lampkę namiotową. Jest to lampka, którą ładujemy za pomocą USB. Jeśli chodzi o tą lampeczkę, mamy włączenie jej.
może nam służyć jako, jako lampka podczas nocnego posiedzenia w namiocie, może nam świecić cały czas, ale możemy ją również wyłączyć w taki sposób, że służy nam jako, zaświeci nam się wtedy, kiedy mamy branie na naszych sygnalizatorach, wtedy otrzymujemy powiadomienie o braniu zarówno na centralce, jak i na lampce namiotowej. Dodam jeszcze, że z tyłu mamy specjalny haczyk, możemy sobie właśnie ją przywiesić w namiocie, no i mamy również magnesy, dzięki temu łatwo możemy tą lampkę przymocować w naszym namiocie. A teraz idziemy już do wędek, pokażę Wam kolejne produkty na nowy sezon 2022. Jesteśmy już przy moim stanowisku. Właśnie tutaj mam postawione dwa sygnalizatory C-Series właśnie z tego zestawu, które przed chwilą Wam prezentowałem. Wszystko przygotowane. Jestem po wywózce zestawu, więc czekam na branie. Ale tutaj chciałem zaprezentować Wam nowe Swingery K1. To, co mi bardzo podoba się w tych Swingerach, to to, że są niezwykle ciężkie. Ja lubię bardzo często łowić na dalekich odległościach, łowić z wywózki, wtedy kiedy potrzebuję, żeby bardzo szybko napiąć ten zestaw. Swingery K1 są dostępne w bogatych setach, na przykład 4 sztuk w jednym komplecie. I to, co najważniejsze, mamy również wymienne kolorowe głowice oraz dodatkowe ciężarki, więc możemy sobie użyć ten swinger bez żadnego dodatkowego ciężarka lub z ciężarkiem, jak właśnie tutaj podczas tej mojej dzisiejszej wyprawy. Mimo to swingery są bardzo czułe. Dla mnie jest to świetna propozycja dla karpiarzy, którzy właśnie łowią bardzo często z wywózki i na dalekich odległościach. Przejdźmy dalej, bo trzecią rzeczą, którą właśnie chciałem pokazać Wam w tym filmie, jest stanowisko. Jest to Rodpod też z serii C-Series, nowość na sezon 2022. Twin Support, zestaw na 3 wędziska. Co prawda tutaj, jak widzicie, mam rozłożone 2 wędki. Podstawowe funkcje, mamy regulację długości, jeśli chodzi o wysokość naszego stanowiska. Mamy regulację nóg, zarówno przednich, jak i tylnych. No i również regulację długości naszego statywu. Możemy sobie według naszych potrzeb bardzo szybko albo zwęzić, albo rozsunąć nasz tripod. Standardowe gwinty, jeśli chodzi o obóz bary. Tripod lekki, aluminiowy, zapakowany w estetyczny pokrowiec z wytrzymałym zamkiem. Wychodzi słońce, kropi deszczyk, wiosna w pełnej krasie. Ja już czekam na branie, a Wy nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu, łapce w górze oraz dzwoneczku. Widzimy się już niebawem w kolejnych filmach.